Ta wystawa jest próbą pokazania, czym było powstanie zamojskie, jakie ona miała znaczenie militarne, polityczne dla tego regionu, dla całego polskiego ruchu oporu i dla państwa podziemnego. To, że z nami jest wnuczka naszego bohatera, to ma też ogromne znaczenie, bo włączenie jej się właściwie upamiętnienie swego dziadka spowodowało, że mamy dostęp do bardzo bogatego archiwum Franciszka Bartłomowicza, które prowadzone było też przez syna Stanisława. Stanisław pewne rzeczy nam prostował jeszcze kiedyś tam lat temu, prawie 50, które wtedy funkcjonowało w przestrzeni historycznej. Ta dokumentacja, która jest właśnie w zbiorach archiwum domowym, które przejęła pani profesor, posłuży nam, jestem tylko skromnym po prostu tutaj robotnikiem, ale pani profesor będzie dowodzić, żeby opracować pełną biografię Franciszka Bartłomowicza, a przy tym pokazać pewne nieznane jeszcze fragmenty działalności Zbrojnych Batalionów Chłopskich. Bo ta działalność Zbrojnych Batalionów Chłopskich i powstanie po prostu zamońskie było symbolem walki Zbrojnych Batalionów Chłopskich i wszystkie właściwie rocznice jego powstania były obchodzone przez ruch ludowy jako początek, ten symbol działalności właśnie zbrojnej. Stąd też bardzo dużą datę przywiązujemy, a dzisiaj jest dzień szczególny, bo jest 80. rocznica bitwy pod Zaborecznem. Bitwy, którą dowodził Franciszek Bartłomowicz. Ta, która była majstersztykiem i o czym będzie profesor mówić, bo właściwie Niemcy zostali zmuszeni, powiedzmy, do stoczenia na terenie, powiedzmy sobie, który wybrał Bartłomowicz. Ta bitwa była właściwie zwycięska. Będziemy mówić dużo o tym powstaniu, o bohaterstwie, o generalnym planie wschodnim, o martyrologii dzieci zamojszczyzny, o hetakombie, o poświęceniu i bohaterstwie tych mieszkańców. Bo ich patriotyzm, ich przywiązanie do ziemi było synonimem tożsamości i polskości po prostu. Oni nie dali się stamtąd po prostu wziąć do tego, by wysiedlić i zniszczyć. Oczywiście będziemy mówić, dlaczego właśnie tam, dlaczego Zamojszczyzna, jaką ona rolę spełniała w ruchu ludowym w okresie międzywojennym, jaką w czasie wojny i dlaczego właśnie w tym rejonie, w tym miejscu musiało po prostu dojść, powiedzmy sobie, do tych bohaterskich czynów. Są tu właśnie na zdjęciach bohaterowie, pokazane są wysiedlenia. Też jest tak zwany scenariusz, powiedzmy sobie, obrazu artyści z tych najważniejszych bitw. Teraz chciałbym, żeby pani profesor też powiedziała o swoich badaniach. O moich badaniach? No bardzo miło, przede wszystkim jedno. Na początku muszę powiedzieć, bardzo przepraszam, ja mieszkam 40 lat poza krajem, mało używam języka polskiego i proszę mi wybaczyć, czasami się jąkam, nie mogę znaleźć odpowiedniego słowa, ale będę się starała skoncentrować tak, żeby to Państwu nie przeszkadzało, ale proszę o wyrozumiałość. Ja oczywiście bardzo jestem honorowana, że mogę brać udział w tej konferencji, w konferencji historycznej, ja jako medyk. I muszę Państwu przyznać, że mam tremę,
To jest moja premiera, nigdy, jak nawet jestem przyzwyczajona do wydawania wykładów, ale nie historycznie. Ale dobrego marszałka Senatu w ogóle, to był twoim tak. Będę chciała Państwu przedstawić te wspomnienia mojego dziadka z okresu przed bitwą, już później w czasie działań zbrojnych, czyli w czasie samej bitwy, jakkolwiek powiem kilka zdań o tym, co miało miejsce po bitwie i mam nadzieję, że niektóre z tych danych, ponieważ są, nie były do tej pory publikowane, że Państwa zainteresuje ten materiał. Bardzo mi na tym zależy. No i że będziecie Państwo mile wspominać tą konferencję, ten piękny budynek, tak piękny, ta konferencja odbyła się w tak pięknej architekturze. Także, żeby Państwa wspomnienia z dnia dzisiejszego, bo dzisiaj już jest 80. rocznica tej bitwy, już się wini, no więc właśnie. Także bardzo, bardzo jestem wdzięczna, że możemy tu wspólnie, razem uczcić bohaterów Powstania Warszawskiego i bitwy Zamojskiego oczywiście. I bitwy pod Zaborem. I w imieniu pana dyrektora Tadeusza Skoczka chcielibyśmy bardzo podziękować za to, że Państwo właśnie wybieracie ten przepiękny pałac Przewędowskich Radziwiłłów, który stoi w samym sercu Warszawy, a przecież miałoby nie być. I możemy tu wspólnie organizować różne przedsięwzięcia. Kolejne wydarzenie, które dzisiaj odbywa się właśnie w tym wspaniałym miejscu. Jak Państwo widzicie i przejdziecie po pałacu, to zobaczycie, jak wiele dzieje się na terenie naszego muzeum. No przykro nam bardzo, że akurat takie miejsce mogło być inne, ale mamy wystawy czasowe i wystawy stałe, a to miejsce jest też bardzo ważne. Na starych zdjęciach Państwo zobaczycie, że jest właściwie odwzorowane tak, jak było przed 1939 rokiem. I w tym miejscu odbywały się nie tylko spotkania prywatne, ale też było tu życie kulturalne, więc jest cały czas tradycja. A Pani Profesor pomyliła się, jeżeli chodzi o powstanie, no, ale ja robię to bardzo często, bo jak mówimy o Warszawie, to wydaje nam się, że było tylko jedno powstanie warszawskie. A tych powstań w historii Polski było zdecydowanie więcej i bardzo dziękuję za to, że możemy dzisiaj mocniej i głębiej poznać historię Powstania Zamojskiego. Proszę Państwa, ja myślę, że będziecie w przerwie oglądać tą wystawę. Wystawę się wczytywać poszczególne plansze, ponieważ są tutaj bardzo obszerne opisy właściwie tych wydarzeń, które miały miejsce. Ona ma taki charakter trochę właśnie też nie tylko historyczny, ale i dydaktyczny. Czyli może na tym zakończymy nasze tutaj spotkanie i przyjdziemy na salę obrad, aby kontynuować obrady naszej konferencji. Witam na konferencji naukowej 80. rocznica Powstania Zamojskiego Prawda i Pamięć, która jest organizowana przez Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego oraz Muzeum Niepodległości w Warszawie, Stowarzyszenie Historyków Wojskowości oraz Zakład Historii Ruchu Ludowego. Zapowiada się bardzo ciekawy program, będą wygłoszone referaty, komunikaty i konferencji towarzyszy wystawa, którą właśnie otworzyliśmy. Drodzy Państwo, Panie Dyrektorze, życzę owocnych obrad. Czekamy na podsumowanie konferencji, na pewno w formie pisemnej, w jakimś periodyku naukowym się ukaże. Dziękuję bardzo.
Ta rocznica jest niezwykle ważna i doniosła dla tych wydarzeń, które miały miejsce 80 lat temu. Profesor Badajczyk podczas jednej z konferencji na Zamojszczyźnie powiedział, że są trzy symbole martyrologii narodu polskiego. Oświęcim, Powstanie Warszawskie i wysiedlenie Zamojszczyzny i walki, które w jej obronie toczyły się. I to jest jakby ważny, powiedzmy sobie, taki wskaźnik tego, czym warto się zająć, dlatego że w tej pomroce dziejów, powiedzmy sobie, lat 39-45, pewne wydarzenia są jakby usuwane w cień albo zacierane. Czego to się zaczęło? Zaczęło się od generalnego planu wschodniego, ale bliżej zaczęło się od 12 listopada, kiedy to Reichsführer SS Heinrich Himmler podpisał zarządzenie 17C o tworzeniu pierwszego okręgu przesiedleńczego w Generalnym Gubernatorstwie. Była to decyzja o rozpoczęciu kolonizacji Zamojszczyzny. No i oczywiście program był precyzyjnie zrobiony, powiedzmy sobie, z mistrzostwem niemieckim, w ogóle tam wszystko było przewidziane. I 28 listopada o godzinie 3 w nocy rozpoczęło się w regionie zamojskim specjalna akcja niemiecka, wysiedleńczo-kolonizacyjna. Oddziały SS i policji niemieckiej otoczyły wsie gminy Skierbieszów. Nakazano ludności opuszczenie zagród w ciągu godziny. Wolno było tylko zabrać niewielki bagaż do ukrywających się strzelano. Tych, którzy nie mogli poruszać się, zabijano na miejscu. A wtedy zima przyszła bardzo wcześnie. Mróz był gdzieś około 35-stopniowy. Te wysiedlania miały całkiem inny charakter niż na ziemiach północnych, zachodnich, żywieńszczyzny, po prostu tutaj. Tutaj zabijano ludzi, tutaj ich eksterminowano w ogóle tutaj. Czyli te wydarzenia, które będą miały miejsce, spowodują to, że ludowcy, a szczególnie Centralne Kierownictwo Ruchu Ludowego, Komenda Górna Batalionu Chłopskich, bardzo szybko, ale przede wszystkim teren. Tutaj będą po prostu płynąć informacje do Warszawy, że jest to po eksterminacji Żydów następny krok Niemców zmierzający do eksterminacji narodu po prostu polskiego. I trzeba walczyć. I ten moment właściwie przywrócił całą koncepcję ruchu oporu w walce w ogóle z okupantem. Przedtem oczywiście Główna Armia Polskiego Państwa Podziemnego, Armia Krajowa, przygotowała się do Powstania Powszechnego, czyli do momentu, kiedy Niemcy zostaną osłabione, kiedy będą się wycofywać, żeby ich zaatakować. Okazało się po prostu, że trzeba walczyć już, albo umierać. Jeden z historyków powiedział, że to, co się działo na Zamojszczyźnie, zostało nazwane Powstaniem Zamojskim, nazwali je zresztą Niemcy. Doprowadziło do tego, że część ludności żydowskiej, która zgromadzona była w Warszawie, postanowiła też podjąć walkę. I to wybuchło powstanie żydowskie. Czyli te wydarzenia, które były na Zamojszczyźnie, o których będziemy mówić szerzej, mówić o tle, powiedzmy sobie, o wydarzeniach, które miały też w okresie międzywojennym, w 1936 roku, one, powiedzmy sobie, jakby spowodowały, że ten ogromny patriotyzm, wola walki zostało właśnie przelane w czyn. Ale nie byłoby to możliwe bez
jednego człowieka, bez Franciszka Bartłomowicza, o którym będzie mówić pani profesor. Na początku właśnie opowiem o literaturze. Wskażę, tylko pokażę, zaprezentuję slajd przedstawiający literaturę, która dotyczy właśnie Zamojszczyzny. Potem chciałabym króciutko przypomnieć pojęcia, które są ważne dla tego wystąpienia. Następnie skupić, czyli Zamojszczyzna w II Rzeczpospolitej, która stanowi właśnie tło. Następnie króciutko pojęcie ruchu ludowego. No i oczywiście potem skupić się na głównym temacie, czyli stronnictwach chłopskich na Zamojszczyźnie w II Rzeczpospolitej i na końcu przedstawić wnioski. Tu mamy, proszę Państwa, literaturę, która dotyczy tego tematu. Jak widzimy, jest to literatura, która powstała w różnych okresach historycznych. Są to publikacje poświęcone Zamojszczyźnie. Tutaj mamy autora Klukowskiego, który prezentuje właśnie Zamojszczyznę. Mamy też publikacje, które dzięki Zakładowi Historii Ruchu Ludowego i Muzeum dotyczą ruchu ludowego na Zamojszczyźnie. Mamy Chłopów w obronie Zamojszczyzny. Mamy Ruch Ludowy na Lubelszczyźnie, bo Zamojszczyzna wchodziła w zakres województwa lubelskiego. No i mamy te działania. No i oczywiście, jak widzimy, górna część slajdu to jest gro kilkunastu publikacji obecnego tutaj dyrektora Muzeum Historii Ruchu Ludowego, doktora Janusza Gmitruka, który tą problematykę prezentuje pod różnym kątem, bada, przedstawia i upublicznia. No i dzięki niemu ta konferencja dzisiaj jest zorganizowana i mamy możliwość się dzisiaj spotkać. Proszę Państwa, Zamojszczyzna w okresie II Rzeczpospolitej, to my wszyscy, w okresie II Rzeczpospolitej wszyscy doskonale wiemy, że jest regionem historycznym, geograficznym, położonym, jak już wskazałam, w południowo-wschodniej części Wyżyny Lubelskiej, oczywiście Roztocza, pięknego, malowniczego terenu Roztocza. I ten obszar Zamojszczyzny kształtował się, jak tu historycy podają, przez cztery wieki temu i trudno też jest dlatego określić ścisłe granice tego regionu. Ale generalnie wskazuje się, że trzon stanowią powiaty zamojski, biłgorajski, chrubieszowski i tomaszowski. Oczywiście jeszcze w różnych okresach historycznych do obszaru Zamojszczyzny pretendował gminy powiatu krasnostawskiego, Janowa Lubelskiego oraz południowo-chełmskiego. I oczywiście jest to, jak już wskazałam, kraina bogata w przyrodę i bardzo bogata w historię, nie tylko tą piękną, historyczną, przyrodniczą, ale i tą patriotyczną, między innymi bogata, no tak możemy powiedzieć negatywnie, ale umęczona i zalana krwią osób, które zniknęły, zostały tutaj zgładzone. Zamojszczyzna w okresie II Rzeczpospolitej to jest, była obszarem wielonarodowym, zamieszkiwali Purycy, Polacy, Ukraińcy, Żydzi, Niemcy, Rosjanie i Białorusini. Był to również region wiejski, rolniczy i chłopski. I region chłopski to dlatego, że ponad 80% wszystkich mieszkańców, czyli 450 tysięcy, stanowili głównie chłopi. Co możemy sobie domniemywać, że na tym obszarze właśnie, jeżeli dominowali chłopi, to ruch ludowy się tam mógł mieć swoje gremia, mógł mieć swoich członków i mógł się rozwijać. Większość ludności wykonywała zawody związane z rolnictwem i z leśnictwem. Część pracowała w usługach, przemyśle, handlu, transporcie, szkolnictwie, administracji. I oczywiście w miastach były też zawody o charakterze rzemieślniczo-handlowym, ale to głównie pełniły te zawody ludność żydowska. Ale generalnie podsumowując okres II Rzeczpospolitej, należy by wskazać, że był to teren zacofany gospodarczo. I oczywiście, jak już wszyscy doskonale wiemy, bo w samej nazwie Zamojszczyzna funkcjonuje miasto Zamość, jak i główny ośrodek polityczny, handlowy, gospodarczy, handlowy oraz kulturalny. Było to miasto właśnie też również miasto jako kolebka ruchu ludowego, o czym to pisał Maciej Rataj, gdy tam przebywał w początkach II Rzeczpospolitej, gdzie został wybrany posłem z tamtego obszaru i on właśnie wskazał, że Zamojszczyzna była największym ośrodkiem ludowym w byłej kongresówce wyróżniającym się społecznym radykalizmem, co będę chciała Państwu później wskazać. Głównym właśnie, proszę Państwa, ośrodkiem właśnie była właśnie Zamość.
I tutaj, proszę Państwa, też obok ludowców, o których już wspomniałam, działali endecy, ludowcy, socjaliści, komuniści, organizacje mniejszości narodowej. I tu mamy pokazane właśnie na tej tabeli ludność Zamojszczyzny według miejsca zamieszkania, gdzie widzimy, że w miastach mieszkało mniej mieszkańców, czyli ogólne oto jest zaraz za nazwą miasto, czyli ogólnie miasto i wieś. I tu widzimy, że największa liczba mieszkańców była w tych właśnie powiatach w środowisku wiejskim. I teraz, proszę Państwa, dla naszego tutaj dzisiejszego problematyki, tej tematyki, bardzo ważnym jest pojęciem ruch ludowy. I ruch ludowy to jak generalnie się utożsamia z ruchem politycznym, czyli generalnie utożsamia się z partiami, ze stronnictwami ludowymi, ale oprócz tych stronnictw ludowych to mamy organizacje spółdzielcze, rolnicze, działające na wsi, mamy straże ogniowe, mamy organizacje młodzieży wiejskiej, uniwersytety ludowe, mamy amatorskie, artystyczne chóry, orkiestry, teatry ludowe i w sumie czyli to było ponad 100 różnych organizacji, które razem tworzyły ruch ludowy. I ruch ludowy w II Rzeczpospolitej, który to jest dla mnie okresem chronologicznym mojego wystąpienia, jak widzą Państwo, wskazuje się na 27 stronnic politycznych. Widzimy, że to te stronnictwa nie wszystkie mogły działać na obszarze, proszę Państwa, Zamojszczyzny, bo niektóre dotyczą bezpośrednio określonych obszarów naszego kraju, tak jak na przykład mazurskie partie, które wiadomo, że tylko i wyłącznie funkcjonowały na tych obszarach. Wiadomo, że okres II Rzeczpospolitej to jest okres podziałów i powstawania nowych stronnic, co zawsze szczególnie tu profesor Jachymek i inni tutaj piszący, badający ten okres wskazywali. Czyli bardzo dużo dochodziło do rozbicia i powstawania, stąd można by było powiedzieć, że oprócz zaborów, gdzie powstało też bardzo dużo stronnic, ale rozbitych na poszczególne zabory, Rzeczpospolita obfitowała w ruch ludowy i w partie wtedy działające. I teraz, proszę Państwa, przechodząc już do Zamojszczyzny, należy było wskazać, że czołowa pozycja ludowców miała źródło w chłopskim charakterze tego regionu i jego radykalizmie społecznym. Czyli ja już wspominałam o tej wsi zamojskiej, ale był to obszar bardzo ubogi. Przyczyną było właśnie rozdrobnienie gospodarstw, niska kultura upraw. To, co powodowało, że tutaj była niska stopa życiowa, że coraz bardziej dochodziło tutaj, była rozróżnicowana własność społeczna. I już pierwsze takie działania, które wskazywały na pojawienie się radykalizmu społecznego właśnie wśród chłopów na Zamojszczyźnie, to był okres fala strajków 1918-1919, gdzie doszło właśnie do strajków między ludnością falworczną i małorolną. Chłopi przystąpili właśnie do organizacji sądów i związków zawodowych. Uaktywniły się również wtedy różne organizacje, zaczęły powstawać różnego rodzaju komitety. I tutaj rząd lubelski, proszę Państwa, stanął na wysokości zadania i 17 listopada 1918 roku pojawiła się ustawa, która ustaliła warunki pracy, płacy robotników rolnych Lubelszczyzny. No i czyli następnie też również tymi niezadowoleniami społecznymi zajął się rząd Jędrzeja Moroczewskiego, który również, proszę Państwa, załagodził tą sprawę. Jednakże masowy ruch strajkowy służby falbocznej obok walki z chłopami o ziemię stał się tutaj głównym powodem tych rozruchów, co też niestety skończyło się likwidacją strajków i niestety użyciem już wtedy, ale policji, pacyfikacji wsi, ale ze strony tutaj Policji Polskiej. To jest taki pierwszy moment w Rzeczpospolitej, który tutaj jest takim radykalnym działaniem, pierwszym takim krokiem, który w Zamojszczyźnie się pojawił. Oczywiście te strajki zostały zlikwidowane, był 3-miesięczny stan wyjątkowy, no i ostatecznie te strajki złamano właśnie siłą, jak już wskazałam. Działalność ruchu ludowego można podzielić na obszarze Zamojszczyzny na dwa okresy. Pierwszy okres to lata 20., kiedy działały zróżnicowane pod względem ideowym i organizacyjnym różne ugrupowania polityczne. Były to ugrupowania polityczne, które tam jak gdyby przeszły z okresu przed
przed odzyskaniem niepodległości, były to też również ugrupowania, które powstawały potem w okresie II Rzeczpospolitej. I tutaj jako pierwszym dużym takim ugrupowaniem było Polskie Stronnictwo Ludowe Wyzwolenie, Polskie Stronnictwo Ludowe Piast, Chłopskie Stronnictwo Radykalne, Stronnictwo Chłopskie i Zjednoczenie Lewicy Chłopskiej. I oczywiście, proszę Państwa, ta sytuacja się zmieniła 15 marca 1931 roku i wtedy to jak gdyby pojawił się ten drugi okres. Doszło do zjednoczenia PSL Wyzwolenia, PSL Piast, PSL i Stronnictwa Chłopskiego i powstało Stronnictwo Ludowe, co oczywiście mocno też się zaakcentowało, mocno się rozwinęło, proszę Państwa, w latach 30. nie tylko w kraju, stając się ta partia mocną siłą polityczną ruchu ludowego, ale i w ogóle partią silną, ale też również na Zamojszczyźnie. I teraz, proszę Państwa, w tym pierwszym okresie, no jak już wskazałam, bardzo był już taki istotny sukces, ponieważ tutaj już w pierwszych wyborach do Sejmu Ustawodawczego PSL Wyzwolenie zyskało 12 mandatów i tutaj wspominany przeze mnie Maciej Rataj tutaj właśnie wygrał w tych wyborach i tutaj od tego momentu zaczęła się ścieżka kariery politycznej znaczącej tej postaci ruchu ludowego. I on oczywiście z tą Zamojszczyzną był związany, w takim sensie na przykład, że również z Witosem tutaj przyjechał w 1920 roku, wizytowali ten region i co też spowodowało, proszę Państwa, że ten obraz, że wtedy ten region ożywał. Jeżeli przyjechał główny przywódca ruchu ludowego, jeżeli przyjechał Maciej Rataj, który wywodził się z tych terenów, to wiadomo, że to zgromadziło masy i oczywiście słowa pozytywne ze strony zarówno Rataja, jak i ze strony Witosa popłynęły i to wszystko powodowało, że jeszcze bardziej ten ruch ludowy w tym okresie się rozwijał. Drugi okres to lata 30. i tutaj widzimy bardzo mocny rozwój ruchu ludowego, bardzo mocny rozwój Stronnictwa Ludowego, które tutaj, proszę Państwa, bardzo intensywnie rozwijało się już od samego początku, pokazywało swoją siłę i znaczenie, o czym powiem też za chwilę. I tu, proszę Państwa, po raz kolejny pokazuje się, że Witos wizytował tutaj Zamość, przyjechał na zgromadzenie i wtedy to powiedział. Przyszliśmy po to, aby powiedzieć, że lud polski nie jest lokatorem w państwie. Nie mieszka tu kątem, ale jest obywatelem i ma prawa, aby go szanować. Czyli nakreślił to, o co stronnictwa ludowe walczą, do czego też stronnictwa ludowe zmierzają. I tutaj, proszę Państwa, oczywiście tu też jest taki podtekst, że też ta wizyta służyła temu, żeby doszło do pojednania między działaczami Stronnictwa Ludowego wywodzącymi się z kongresówki i z Małopolski. Obecność Witosa w Zamościu właśnie bardzo było to mocno akcentowana i oczywiście przeciwko temu, potem zaczęto przeciwko władzy antysanacyjnej organizować wiece i propagowano hasło obrony ekonomicznej. I tutaj mają Państwo wizytę tego Witosa. Widzą Państwo, jakieś mnie zawsze robią takie niesamowite wrażenie te fotografie z II Rzeczpospolitej. Te fotografie strajków, te fotografie tych zgromadzeń, te fotografie tych manifestacji, które jak pojawiają się w Muzeum Historii Ruchu Ludowego, to tak właśnie były eksponowane, przedstawiane i one zawsze pokazywały tą masowość, to zaangażowanie. I tutaj mamy wymienionych działaczy. Stanisława Wronę, Tomasz Czarnecki, Kazimierz Bagiński, Maksymil Malinowski, Michał Ruch, to wszyscy byli tutaj uczestnikami tego zgromadzenia. Ludowcy na Zamojszczyźnie, na tle porównawczym, tu Państwo widzą w poszczególnych powiatach, że ludowcy nie mieli taką łatwą pole do działania, że oprócz Stronnictwa Ludowego działało Stronnictwo Narodowe i tutaj te dwa stronnictwa najbardziej ze sobą konkurowały o członków, o przejęcie władz. I teraz, proszę Państwa, możemy powiedzieć, że ludowcom na Zamojszczyźnie się szczęściło. Ludowcy, jak już powiedziałam, brali udział i byli wybierani. Te 12 osób w pierwszym Sejmie Ustawodawczym, no, na czele z tym Ratajem, który to bardzo mocno tą Zamojszczyznę potem podkreślił, owocowało, że też również w każdym innym, proszę Państwa, okresie te wybory parlamentarne. To mają Państwo karykaturę, która właśnie prezentowała, w jaki sposób właśnie PSL Wyzwolenie zabiegało o te wybory i ona była propagowana. I tutaj, proszę Państwa, ja tu mam poszczególne, ale z uwagi na czas trudno to prezentować, w każdym razie w każdych wyborach parlamentarnych ludowcy wchodzili, tutaj mamy pokazane jak te głosy. I tutaj ludowcy, co jest też taką cechą, może powiedzmy charakterystyczną, oni też współpracowali z innymi ugrupowaniami, nie byli tylko samodzielni, ale również współpracowali z innymi ugrupowaniami, które działały tutaj na obszarze Zamojszczyzny.
No i proszę Państwa, nie tylko w wyborach parlamentarnych wygrywali, oczywiście w wyborach samorządowych również. I tu widzimy, że w poszczególnych tutaj powiatach, tych głównych miastach również wchodzili, tutaj stawali się członkami, jak tutaj widzimy, rad powiatowych, wydziałów powiatowych. Także ta działalność Ruchu Ludowego rozrastała się, stała się masowa, szczególnie właśnie, gdy powstało Stronnictwo Ludowe. I oczywiście, proszę Państwa, te ważne momenty, o których tu pan dyrektor dr Janusz Gutnik wspomniał, w okresie kolejne takie masowe wystąpienie, tutaj pokazanie tej siły Ruchu Ludowego na Zamojszczyźnie miało miejsce w okresie lat 1929-35, kiedy miał miejsce kryzys gospodarczy. I ten kryzys gospodarczy spowodował, że znowu doszło do rozruchów. I w trakcie tych rozruchów Zamojszczyzna mocno się zaangażowała, były organizowane strajki, strajki były w różnej formie prowadzone. W każdym razie największy taki okres strajkowy spowodował to, że rząd podjął bardzo radykalne metody, czyli była pacyfikacja, czyli jak gdyby drugie kolejne użycie wojska, użycie policji przeciwko tutaj mieszkańcom Zamojszczyzny. Ta pacyfikacja miała miejsce 16 września do 29 października 1936 roku i brało w nich udział 447 policjantów. I w tym też okresie, proszę Państwa, nastąpiły rewizje, aresztowania, policja demolowała domy mieszkań, budynki gospodarcze, niszczyła sprzęty domowe, odzież, narzędzia rolnicze, czyli ta pacyfikacja była, możemy powiedzieć, szeroka i wszechstronna. Będę się zmierzała tu końcowo. Ze szkoły policyjnej w Mostach. Także. Także proszę Państwa, tutaj właśnie widzimy kolejnym i ta pacyfikacja, proszę Państwa, to uwięzienie, ta śmierć tych pacyfikowanych spowodowała, że w 1937 roku, gdy była szerokie ruchy strajkowe już na arenie kraju, czyli masowy strajk 1937 roku, już na Zamojszczyźnie była ten udział chłopów w tym strajku był znacznie mniejsza ilość chłopów, aczkolwiek wiadomo, że też wtedy na Zamojszczyźnie nie brano udział. I proszę Państwa, w wyniku tej pacyfikacji, w wyniku tych aresztowań, jak gdyby tutaj zniszczono strukturę organizacyjną Stronnictwa Ludowego. Przestało istnieć 45 kół SL-u. Myślę, że to jest dużo Stronnictwa Ludowego. I oczywiście, proszę Państwa, spowodowało też, że 39 kół Związku Młodzieży Wiejskiej Wici przestało istnieć. Najwięcej takich zniszczeń strukturalnych Stronnictwa Ludowego miało miejsce w powiecie tomaszowskim, zamojskim, hrubieszowskim i krasnostawskim. Oczywiście pacyfikacja ta zahamowała. Też proszę Państwa, jak gdyby tutaj, dlaczego to ona miała aż tak trudna dla mieszkańców, aż tak masowa. Policja i wojsko tak wszechstronne metody niszczące tutaj mieszkańców Zamojszczyzny użyli. Bo Zamojszczyzna była pomostem łączącym Małopolskiem z Wołyniem. Stąd decyzja rządu generała Felicjana Słowaja-Słodkowskiego o jej pacyfikacji, która podjęto w obawie, by ten wielki teren państwa nie ogarnął walka wewnętrzna. A jak już wspominałam, oprócz Polaków na tym obszarze mieszkali Ukraińcy, mieszkali też, proszę Państwa, Żydzi, ale tu już pojawiali się kolonizatorzy niemieccy. To już w tym okresie II Rzeczpospolitej na terenie Zamojszczyzny zostali osiedlani właśnie kolonizatorzy niemieccy, co potem niestety bardzo to wielkim negatywnym oddźwiękiem ten tygiel wielonarodowościowy odbił się w okresie II wojny światowej. No i niestety to trochę przygasło to działanie po 1937 roku z tych powodów, ale na początku 1939 roku znowu Zamojszczyzna odżyła. I wtedy to też znowu Zamojszczyzna podjęła działania. Ale jeszcze wracając, tu mamy obrazki. Tak, 36 rok to Żuków, to jest takie miejsce, gdzie właśnie największy czas petryfikacji. Od kul padli pierwsi zabici chłopi w 36 roku. To mamy broń skonfiskowaną przez policję po pacyfikacji Zamojszczyzny w 33 roku. Widzimy, że ona była różnorodna. To, co chłopi posiadali w gospodarstwie, to do walki z policją i wojskiem wykorzystywali. Proszę Państwa, jak już wspomniałem,
wspominałam w terminologii, omawiając tutaj skład Ruchu Ludowego, oczywiście Ruch Ludowy to nie tylko stronnictwa polityczne, ale i na przykład Związek Młodzieży Wiejskiej. Tutaj oczywiście na tym obszarze Zamojszczyzny bardzo intensywnie się rozwijał, proszę Państwa, właśnie Związek Młodzieży Wiejskiej Wici. Tu mamy zgromadzenia, tu mamy spotkania organizowane, tu mamy, to oczywiście była to działalność zarówno gospodarcza, ale i kulturalna, ale i oświatowa, która to działała w kierunku tutaj wzmocnienia emancypacji chłopów zamojskich. Tu mamy działaczy. Myślę, że pani profesor rozpoznaje tutaj swojego tutaj dziadka. Także macie państwo też innych działaczy, którzy to... Proszę państwa, to, że oni zaprawieni w tych pacyfikacjach, w tych strajkach, będąc członkami Związków Młodzieży Wiejskiej, działając w strukturach Stronnictwa Ludowego i wszystkich partiach wywodzących się z Ruchu Ludowego, spowodowało, że mieli pewnego rodzaju przygotowanie strukturalne, przygotowanie polityczne, które potem, jak gdyby myślałem, mogę tak powiedzieć chyba, pozwoliło łatwo wejść w struktury tworzącego się państwa podziemnego, założonego przez Ruch Ludowy, i gdzie oni już to przygotowanie, gdzie to zaangażowanie oni już objawili w tym wcześniejszym okresie. No i teraz, proszę państwa, co możemy powiedzieć, podsumowując. Więź Zamojska była zorganizowana politycznie, co myślę, że można by było tak stwierdzić. Działały te wszystkie partie polityczne, które były czołowymi i działającymi w Ruchu Ludowym. W działalności od początku była idea postępu społecznego, walka o prawa, o swobody demokratyczne, o ustrój sprawiedliwości społecznej. Cechą charakterystyczną działania była właśnie też działalność patriotyczna dla dobra chłopów, wsi i zarazem kraju. Ludowcy, należy powiedzieć, że dbali o godność swoich chłopów, dbali o zawód rolnika, ale byli też tymi ludowcami, którzy współdziałali z innymi stronnictwami politycznymi i aktywnie włączali się w różne działania społeczne i nie tylko polityczne, jakie miały miejsce na tym okresie. W Stronnictwie Ludowym w tych latach 30. największy taki trzon organizacyjny to było 5 tysięcy członków. Należy powiedzieć, proszę państwa, że ludowcy tego regionu w przededniu i wybuchu II wojny światowej domagali się utworzenia rządu opartego na szerszej bazie społecznej, brali na siebie odpowiedzialność za losy państwa, włączyli się, jak wiemy, że uczestniczyli w tych akcjach gromadzenia środków finansowych na potrzeby tutaj uzbrojenia przeciwko początkowi II wojny światowej. W imieniu marszałka województwa mazowieckiego, Samorząd Województwa Mazowieckiego jest organem założycielskim dla obu muzeów. Muzeum Niepodległości, Muzeum Polskiego Ruchu, Historii Polskiego Ruchu Ludowego. Bardzo cieszymy się z tego powodu, że obydwa muzea potrafią ze sobą znakomicie współpracować i organizować różnego typu przedsięwzięcia, które są istotne z punktu widzenia naświetlania, z punktu widzenia pamięci i prawdy, tak jak jest w podtytule dzisiejszej konferencji. Chciałbym, mam honor i zaszczyt, zaprezentować państwu przesłanie marszałka na dzisiejszą konferencję. Pan dr Tadeusz Skoczek, dyrektor Muzeum Niepodległości, pan dr Janusz Gmitruk, dyrektor Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego. Szanowni panowie, szanowni państwo, serdecznie dziękuję za zaproszenie na konferencję naukową na temat 80. rocznicy Powstania Zamojskiego, organizowaną wspólnie ze Stowarzyszeniem Historyków Wojskowości i Zakładem Historii Ruchu Ludowego w rocznicę bitwy pod Zaborecznym. W 1942 roku hitlerowcy rozpoczęli przeprowadzenie dwóch akcji eksterminacyjnych na terenie okupowanej Polski. Pierwsza dotyczyła eksterminacji ludności żydowskiej, a druga była planem wysiedlenia ludności polskiej z pasa zwartego sadnictwa polskiego biegnącego z południa na północ. Plany dotyczyły wysiedlenia Polaków m.in. z powiatów zamojskiego, tomaszowskiego, krasnostawskiego, biłgorajskiego, generalnie całej Zamojszczyzny. Na tym terenie mieszkało wówczas
około 500 tysięcy ludności, z czego 350 tysięcy Polaków i około 100 tysięcy Ukraińców. W końcu 1942 roku w obozach w Majdanku, Sobiborze i Bełżcu, gdzie śmierć poniosło około 50 tysięcy Żydów z Zamojszczyzny, została rozwiązana tak zwana kwestia żydowska, jak to mówili Niemcy. No i trzeba było rozwiązać drugą kwestię polską. Zamojszczyzna ze względu na znakomite gleby była łakomym kąskiem dla ludności wiejskiej niemieckiego pochodzenia z Europy Wschodniej, od Leningradu po Bessarabię. Napływ osadników z Rumunii i pierwsze wysiedlenia wywołały sprzeciw miejscowej ludności. Tym bardziej, że lasy roztocza na południu i zachodzie regionu sprzyjały partyzantce. Już w grudniu 1942 roku doszło więc do pierwszych potyczek patroli BH i AK z Niemcami. Opór narastał z każdym dniem niemieckich pacyfikacji. Polacy, tak jak inne narody, potrzebowali przykładów nieustępliwej walki. Miejscową ludność poderwała do walki wizyta komendanta głównego batalionu chłopskich Franciszka Kamińskiego w połowie grudnia 1942 roku. Już 28 grudnia pierwszą poważniejszą bitwę z niemieckim batalionem stoczyła pod Wojdą pierwsza kompania kadrowa batalionów chłopskich. Miesiąc później, 1 lutego 1943 roku, rozegrała się druga, jeszcze większa bitwa pod Zaborecznem. W obu decydującą rolę odegrali żołnierze i dowódcy batalionów chłopskich. Sami Niemcy określili akcje partyzanckie mianem powstania. Próby pacyfikacji trwały jeszcze do połowy 1944 roku, lecz ich zakres został ograniczony, a niemiecka akcja wysiedleńcza zatrzymana. W tym sensie można mówić o zwycięstwie powstania zamojskiego. Warto jednak pamiętać, że w wielu potyczkach brały udział nie tylko oddziały batalionów chłopskich Armii Krajowej, ale także Armii Ludowej i partyzantka radziecka. Odczuwamy dumę z tych naszych przodków, którzy walczyli, choć dobrze wiedzieli, że wróg może pozbawić ich domów, dobytku i życia. Przykładów takiego bohaterstwa było wtedy w Polsce bardzo wiele, także na Mazowszu. Dlatego pamięć i prawda o ich czynach należy się im wszystkim. Z wyrazami szacunku, Adam Struzik, marszałek województwa mazowieckiego. Szanowni Państwo, mam przyjemność wygłosić referat poświęcony politycznym aspektom Centralnego Kierownictwa Ruchu Ludowego, czyli władzom Stronnictwa Ludowego ROH w trakcie II wojny światowej. Na wstępie muszę dodać jeszcze ciekawostkę do bardzo ciekawego referatu koleżanki Mirosławy. Jesteśmy z jednego zakładu pracy, więc możemy mówić, że jesteśmy kolegami. W ogóle cała Lubelszczyzna jest dla Ruchu Ludowego niezwykle istotna pod także tym względem, że ma wielu wybitnych działaczy i był wspomniany chociażby Maciej Rataj, który jak wiemy był marszałkiem Sejmu, ale również był przewodniczącym Komisji Konstytucyjnej. W trakcie Sejmu Ustawodawczego akurat był posłem z Okręgu Zamojskiego, ale także mamy wielu innych również działaczy Ruchu Ludowego z tych terenów. Stanisława Osieckiego, dwukrotnego ministra, wicemarszałka Sejmu, czy Jana Dębskiego, również wicemarszałka Sejmu. Wspomniany chociażby również Stanisław Wrona był prezesem Stronnictwa Ludowego w latach 1937-1935. Więc jak widać, ta Zamojszczyzna i w ogóle Lubelszczyzna jest jednym z serc Ruchu Ludowego w okresu międzywojennego. Teraz wrócę do swojego tematu, czyli Centralnego Kierownictwa Ruchu Ludowego. Wraz z wybuchem II wojny światowej, te stronnictwa polityczne, które dotychczas działały, czyli mamy sanację i opozycję, dochodzi do kompletnego przetasowania sytuacyjnego tutaj. Sanacja jest ograniczona jakby do władzy w polskim podziemiu, a także na emigracji dochodzą dotychczasowe ugrupowania opozycyjne, czyli ludowcy,
chadecy w postaci Stronnictwa Pracy, socjaliści, czyli Polska Partia Socjalistyczna, no i Ruch Narodowy, Stronnictwo Narodowe. Dochodzi do pewnych takich organizacyjnych przemian, które wynikają z wojny. No jest chociażby rozdzielenie na rząd emigracyjny, najpierw we Francji, a potem w Wielkiej Brytanii. No i także struktury Polskiego Państwa Podziemnego tutaj w kraju, które też są zróżnicowane, bo jest podział na ziemię, na te właśnie wcielone przez Niemców czy generalną gubernię. Stronnictwo Ludowe wraz z wybuchem II wojny światowej no jest podzielone na... dochodzi do rozbicia ich władz. Wincenty Witos, pełniący funkcję prezesa stronnictwa, jest aresztowany przez Niemców. Czyli nie ma jakiegoś większego wpływu realnego na działalność konspiracyjną. Jeden z czołowych działaczy Ruchu Ludowego, Stanisław Mikołajczyk, znajduje się na emigracji. Tam, jak wiemy, jest wkrótce ministrem, wicepremierem, a potem premierem. Bardzo wielu działaczy czołowych znajduje się w więzieniu niemieckim. Niektórzy są aresztowani przez Sowietów. I niektórzy są wręcz zamordowani, jak tu dodaje profesor Turkowski. Te podziały doprowadzają do tego, że ktoś nie ma naczelnych władz, one są rozbite. Ale jest jeden działacz, polityk, który ma niekwestionowany autorytet i dzięki swojemu autorytetowi i siły przebicia, temu, że podjął się tego zadania, dokonuje scalenia ludowców. Jest tym politykiem Maciej Rataj, poseł z Zamojszczyzny w okręgu w czasów Sejmu Ustawodawczego, a potem marszałek Sejmu. Maciej Rataj doprowadza do zjednoczenia ludowców i stworzenia wspólnej organizacji konspiracyjnej Ruchu Ludowego. Jego projekt zakładał, żeby w tej konspiracji uczestniczyli wszyscy. Zarazem uczestniczyli działacze starsi, jak i młodsi. Starsi z doświadczeniem parlamentarnym, tacy przedstawiciele bardziej liberalnego parlamentaryzmu, jak i działacze młodzi, bardziej radykalni, związani ze Związkiem Młodzieży Wiejskiej Wici. W tym jego jakby połączeniu wszystkich działaczy, skupieniu, no on miał odgrywać czołową rolę. Doprowadza do powstania Centralnego Kierownictwa Ruchu Ludowego. Centralne Kierownictwo Ruchu Ludowego miała być organizacja, władze naczelne ludowców, złożone z trzech działaczy, którzy mieli łączyć ze sobą różne odłamy. Był to Stanisław Osiecki, którego wspominałem na początku, były minister, parlamentarzysta, wicemarszałek Sejmu, polityk z ogromnym doświadczeniem, jeszcze zaczynał działalność w okresie zaborów, osoba, która miała dużą wiedzę i również pieniądze, bo był z zawodu dyrektorem fabryk. Drugim jest Józef Niećko, przedstawiciel jakby Ruchu Ludowego, tego młodowiejskiego. A trzecim był Józef Grudziński, członek władz Stronnictwa Ludowego, też raczej związany z tą frakcją młodych, jeden z redaktorów Zielonego Sztandaru, swoją drogą. On doprowadza do połączenia tych trzech osób, które tworzą Centralne Kierownictwo Ruchu Ludowego, czyli ten naczelny organ ludowców. Z tego Centralnego Kierownictwa Ruchu Ludowego władz naczelnych powstają następnie struktury regionalne, trójki wojewódzkie, trójki powiatowe, trójki gminne. One czasami mają formę nie trójek, ale czwórek, tak czasami, ale zazwyczaj są to trójki. I z tych trójek potem powstaje ta ludowa konspiracja. Ludowcy uczestniczą w kolejnych latach w strukturach Polskiego Państwa Podziemnego. Na czym polega siła Ruchu Ludowego w trakcie II wojny światowej? Jeżeli mamy cztery główne ugrupowania, które tworzą te struktury, czyli ludowcy, Stronnictwo Ludowe, Stronnictwo Narodowe, Stronnictwo Pracy oraz Polska Partia Socjalistyczna, to mamy w tym gronie tych czterech partii jeden główny spór. To jest spór między socjalistami a narodowcami. To jest spór ideologiczny, także spór dotyczący oceny Józefa Piłsudskiego,
No ale to jest spór zasadniczy. Ludowcy i chadecy są jakby pomiędzy tego, w tym sporze. Ale chadecy są bardzo słabi. Dlatego główną siłą jest dzięki temu rozgrywającą w strukturach polskiego państwa podziemnego właśnie stronnictwo ludowe. Chociaż nie jest to w pełni oczywiste, bo funkcję delegata rządu RP na kraj najpierw pełni Cyryl Ratajski, który był chadekiem. Potem Jan Piekałkiewicz, ludowiec. A potem Jan Jankowski, który również był chadekiem. No ale to wynikało z tego, że właśnie ta chadecja jako najsłabsza otrzymywała najwyższe stanowisko. Ale to nie zmienia faktu, że ludowcy byli głównymi przez to swoją siłę, a przez to, że także potrafili porozumieć się z każdym bytem politycznym, odgrywali czołową rolę tego struktura polskiego państwa podziemnego. I ten majsterszyk Macieja Rataja polegał na połączeniu różnych frakcji ze sobą. I był chociażby Stanisław Osiecki, o którym wspominałem, były minister, który na przykład rozmawiał z przedstawicielami prawicy, zarówno NDK-ami, jak i HDK-ami. Ale był także Józef Niedźwiedź, Józef Grudziński, którzy potrafili się porozumieć z socjalistami. Podawało właśnie ludowcom no, taką czołową pozycję w strukturach polskiego państwa podziemnego. No, także mamy oczywiście Stanisława Mikołajczyka, który jest premierem w pewnym momencie po tragicznej śmierci generała Sikorskiego. Ludowcy no, w dużej mierze właśnie tutaj działali i odpowiadali, ale nie do końca, ponieważ nie w pełni mieli kwestie wojskowe, ale to już zaraz jeszcze o tym powiem. Troszkę rozwinąłem ten temat Centralnego Kierownictwa Ruchu Ludowego założonego przez Macieja Rataja. Maciej Rataj założył Centralne Kierownictwo Ruchu Ludowego, doprowadził do połączenia tych wszystkich odłamów, no ale niestety został zatrzymany i zamordowany przez Niemców w Palmirach. To trochę utrudniło funkcjonowanie ludowców, ale jakoś sobie poradzili, bo ten pomysł Rataja był na tyle dobrze przeprowadzony i w ogóle wymyślony, że to było na trwałych fundamentach, mimo że tam były kwestie prawne również dyskusyjne. Dodam również, że do tego Centralnego Kierownictwa Ruchu Ludowego dołączył w pewnym momencie również Kazimierz Bagiński. Kazimierz Bagiński, jeden z takich czołowych działaczy Ruchu Ludowego, wieloletni sekretarz Polskiego Stronnictwa Ludowego Wyzwolenia, potem Stronnictwa Ludowego, swoją drogą jeden ze skazańców brzeskich, przebywający na emigracji w Czechosłowacji. Dodam taką ciekawostkę, że ta emigracja w Czechosłowacji pozwoliła poznać żonę, więc są pewne złe strony bycia wyrzuconym z własnego kraju, no ale także przynajmniej no, poznał miłość swojego życia, więc to są takie... Dobrze, ale wracając do tematu tych politycznych aspektów Centralnego Kierownictwa Ruchu Ludowego. Mamy, jak wspominałem, tą strukturę. No i powstaje kwestia również, że ludowcy powinni mieć większy wpływ na armię. Związek Walki Zbrojnej, a potem Armia Krajowa, no jednak jest zdominowana przez wojskowych związanych no, po poglądach raczej piłsudczykowskich. Dla ludowców jest to niedopuszczalne, dlatego dochodzi do decyzji powstania batalionów chłopskich, czyli zbrojnego ramienia Centralnego Kierownictwa Ruchu Ludowego. Tym jakby zwierzchnikiem politycznym nad batalionami chłopskimi jest Józef Niedźko, który był, jak wspominałem, członkiem Centralnego Kierownictwa Ruchu Ludowego. W batalionach chłopskich będą jeszcze kolejne tematy, ale zaznaczam właśnie, że to nie była taka armia sama sobie istniejąca, działająca, ale no miała ten polityczną właśnie tutaj... polityczną głową jej było właśnie to Centralne Kierownictwo Ruchu Ludowego. W ramach Polskiego Państwa Podziemnego ludowcy pełnili różne stanowiska. No, warto wspomnieć chociażby Adama Bienia, który był jednym właśnie z czołowych, był zastępcą delegata rządu RP na kraj. No, a także pełnili różne funkcje różnych wydziałów, chociażby Czesław Rzycek zajmował się oświatą. Wspomniałem na przykład delegata rządu RP na kraj, którym był Jan Piekałkiewicz. A także ludowcy w różny sposób inny funkcjonowali, bo brali udział również w posiedzeniach takiego jakby Parlamentu Polskiego Państwa Podziemnego, no i właśnie w nim odgrywali dosyć sporą rolę.
także pewną formę łącznika odgrywał Stefan Korboński, warto jego również nazwisko pamiętać. To centralne kierownictwo Ruchu Ludowego w praktyce przetrwało, ta trójka, a raczej czwórka, bo Stanisław Osiecki, Józef Grudziński, Józef Niećko oraz w pewnym momencie Kazimierz Bagiński. Ta trójka, czwórka już raczej przetrwała do czasu powstania warszawskiego, kiedy władze ludowe się w pewien sposób rozpadły, no, ze względu na brak połączenia. No, na przykład Osiecki wyjechał z Warszawy, z Niećko nie było kontaktu, Grudziński został zamordowany. Powstały potem nowe struktury tego centralnego kierownictwa Ruchu Ludowego. W ogóle to powstało najpierw, że w Warszawie działał Kazimierz Bagiński, a pod Warszawą uformowały się struktury pod kierownictwem Kazimierza Banacha. To też taka postać ważna przede wszystkim dla batalionów chłopskich. Potem dochodzi do takiego zjednoczenia tego centralnego kierownictwa Ruchu Ludowego. A kiedy wraca Stanisław Mikołajczyk, to centralne kierownictwo Ruchu Ludowego jest takim naturalnym jakby przedłużeniem. Łączy się jakby z tymi strukturami emigracyjnymi, no i z tego powstało Polskie Stronnictwo Ludowe. To są takie polityczne aspekty centralnego kierownictwa Ruchu Ludowego, o którym mógłbym wiele jeszcze mówić, ale no to jest szeroki temat. Jeżeli byliby Państwo bardziej zainteresowani, to polecam chociażby moją książkę poświęconą Stanisławowi Osieckiemu, wydaną w Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego. Bardzo dziękuję. Proszę Państwa, w 19 roku, kiedy przygotowano się do wyborów parlamentarnych, do Sejmu Ustawodawczego, narodowcy rozwinęli w Zamojszczyźnie niesamowitą kampanię przeciwko Polskiemu Stronnictwu Ludowemu Wyzwoleniu. Otóż na dosłownie trzy dni przed wyborami rozplakatowano w ogóle na Zamojszczyźnie taki plakat z potężnym diabłem i napisano, że to jest Polskie Stronnictwo Ludowe, i z prośbą, żeby nie głosować. Jaki efekt był? Proszę Państwa, wyobraźcie sobie, że był odwrotny. Ludowcy wzięli wszystko po prostu, wszystkie mandaty po prostu. A jeden ludzie będzie żyć. Chyba był tak. Będzie żyć. Natomiast w 1936 roku te oddziały policji, które z mostów zostały, to szkoły policyjne wysłane, to chłopcy mieli takie buty skórzane, ale one były okute. I wyobraźcie sobie, że takim butem, jak ten policjant kopnął po prostu w żebra, to łamał je po prostu tutaj. Więc stąd też wielu tych aresztowanych mieszkańców właśnie w tym miesięcznej pacyfikacji miało po prostu połamane w ogóle kości, nogi, powiedzmy sobie, od tych leżących właśnie bito. I pamięć o tym wydarzeniu. Pan doktor Ratyński mówił o działalności Centralnego Kierownictwa Ruchu Ludowego, które ludowy tworzy polskie państwo podziemne, które miało własny parlament, rząd, armię, administrację. Miało bardzo dobrze rozbudowany system delegatur rządu. Otóż, proszę Państwa, na Zamojszczyźnie ludowcy w ogóle opanowali wszystkie delegatury rządu. I dzięki temu na przykład pomoc Stanisława Mikołajczyka w 1943 roku, kiedy był premierem, to przekazał do dyspozycji ludności wysiedlanej 40 tysięcy dolarów. Część to oczywiście była w nominałach też złotych. Dolar wtedy kosztował dziś około 140 zł papierowy, ale złoty był dwukrotnie większą miał. To była duża, duża suma pieniędzy, która miała pomóc tym tysiącom ludzi wysiedlonym, gdzieś mieszkających w stodołach, koczujących w lesie, o czym warto jest przypomnieć. Jeśli mówimy o genezie powstania, to warto też powiedzieć, że rozbroiły się cztery polskie armie na terenie Zamojszczyzny. Masę broni i oporządzenia zostało
zostało wtedy przez ludzi schowanych, zgromadzonych. Stąd też powstające te struktury batalionów chłopskich, które powstawały w proteście przeciwko dominacji Związku Walki Zbrojnej, który nie chciał po prostu chłopów w swoich szeregach, było od samego początku nieźle uzbrojone, ale główną, powiedzmy sobie, tutaj tą siłą była młodzież, działacze Związku Młodzieży Wiejskiej. Były wychowankowie szkół rolniczych, między innymi też szkoły rolniczej, które prowadził też Franciszek Bartłomowicz. To były jego uczniowie, którzy poszli później do powstania zamojskiego. I te siły ludowców były od samego początku nieźle zorganizowane, sprawne, dobrze uzbrojone. I w koncepcji walki zbrojnej batalionów chłopskich pojawiły się już w 1942 roku takie oddziały specjalne, które właśnie tworzone są właśnie tutaj, jako pierwsze na Lubelszczyźnie, tutaj też przez pewien czas działa Jerzy Mara Meyer-Wiss, dowódca oddziałów specjalnych, skoczek spadochronowych, który odegrał później rolę w bitwie pod Wojdą. I ta dyrektywa Himmlera, jedna, ale druga, powiedzmy sobie, też była taka niebezpieczna, taka dyrektywa Wanderkampfgebiete, powiedzmy sobie, też wprowadzona w tym okresie czasu, która dawała niemieckim, powiedzmy sobie, tutaj policji, służbom bezpieczeństwa nieograniczoną, powiedzmy sobie, władzę nad życiem, śmiercią. Niemcy mogli bez rozkazu zabijać, rabować, gwałcić, w ogóle tutaj nie musieli się przed niczym tłumaczyć. Chodziło o to, żeby powstający ruch oporu zdusić, powiedzmy sobie, dlatego że Generalne Gubernatorstwo było potężnym zapleczem frontu wschodniego. Przez nie przechodziły linie komunikacyjne, zaopatrzenie, cała Zamojszczyzna. W tym zaopatrzeniu, powiedzmy sobie, armii niemieckiej odgrywała bardzo, bardzo dużą właśnie rolę. Ale główną przyczyną, powiedzmy sobie, tego, co będzie się działo później, jest generalny plan niemiecki, który zakładał wysiedlenie ludności słowiańskiej na wschód, gdzieś około 6 milionów i nasiedlenie Niemców. Niemcy uważali, że w ciągu 20 lat ziemie nad Wisłą będą niemiecko po prostu języczne. No i właściwie ten generalny plan wschodni, jego wysiedlenia po prostu na Zamojszczyźnie było początkiem jego realizacji. Niemcy chcieli od Siedmiogrodu aż po Republiki Bałtyckiej stworzyć taki pas Niemczyzny, a żeby wziąć w kleszcze, powiedzmy sobie, tą ludność polską, powiedzmy sobie, w generalnym gubernatorstwie, która była stłoczona, ponieważ z ziem północnych, zachodnich, z Wielczyzny wysiedlono prawie 2 miliony Polaków i je po prostu albo wyeksterminować, powiedzmy sobie, metodą biologiczną, albo oczywiście w wyniku ciężkiej czy katorżniczej pracy. I ten moment 28 listopada, po prostu ta akcja wysiedleńczo-pacyfikacyjna, tak mówiliśmy, bo to ona nie była, powiedzmy sobie, takim spacerkiem, ale była robiona z pełną brutalnością. Oczywiście mniejszości narodowe nie zachowały się tutaj bardzo dobrze, kolaborowały z Niemcami, pomagały Niemcom w ogóle w realizacji tej akcji. Niektórzy będą, że to Amerykanie tam byli po prostu. Już. Więc ona była po prostu tutaj odczytana przez ludowców jednoznacznie. Jednoznacznie po prostu, że zaczęło się mordowanie, eksterminacja narodu polskiego. Trzeba po prostu walczyć. I tutaj znaleźli się ludzie odpowiedzialni, dobrzy organizatorzy, którzy właściwie przyjęli wszystkie po prostu jakby intencje Centralnego Kierownictwa Ruchu Ludowego i Komendy Głównej.
I tutaj właśnie Stanisław Bartomowicz na konferencji, która była w 1973 roku w Lublinie, kiedy mówiono o tym do 15, o te zebranie komendanta głównego z jego zastępcy, z komendantami obwodu zamojskiego się odbyło, powiedział nie, nie. Z dokumentów Franciszka Bartłomicza wynika, że 8. No i oczywiście to później korygowaliśmy w naszej dokumentacji. Tam podjęta została po prostu decyzja, po prostu walczyć po prostu z tymi grupami, powiedzmy sobie, które będą przeprowadzić wysiedlenia. Następnie atakować nasiedlone wsi i po prostu prowadzić szeroką walkę zbrojną. Ale pod innym warunkiem nie wolno zabijać wśród wysiedlonych Niemców kobiet i dzieci. Z tym, że w tym bezmożu terroru, powiedzmy sobie, zbrodni niemieckiej AK-owcy nie wytrzymali, bo w styczniu 1943 roku spacyfikowali wieś Cieszyn, 165 Niemców tam zginęło. I między 10 a 11 grudnia oddział partyzancki Darweckiego postanowił też spacyfikować wieś Nawóz w ten sposób. Przygotowano to w ten sposób, że część sił po prostu uderzyła na wartownię. Wartownie tam usytuowana tak była wieś, że tym mieszkańcy mogli przez wąwóz do lasu uciekać, ale na końcu powozu postawiono karabin maszynowy, który miał wystrzelać w ogóle tych wszystkich, którzy będą uciekać. Czyli zrobić normalnie po prostu pacyfikację w stylu niemieckim. No i oczywiście Niemcy zostali jakby wypędzeni ze wsi, ale ten karabin maszynowy nie strzela, więc dowódca tam dotarł, powiedzmy sobie, do tej placówki. Patrzy, ci żołnierze leżą, tacy zmarznięci w ogóle i przerażeni. Pyta się, no dlaczego nie strzelacie? Zaciął się karabin tutaj. Nie, panie dowódco, może pana rozstrzelać, ale nie mogliśmy strzelać do kobiet, mówi, dzieci, które właściwie tutaj w bieliźnie, mówię, uciekały tutaj. Mówi, my nie jesteśmy Niemcami. I często właśnie Franciszek Kamiński właśnie powołując się na to, mówi, że to, co nas właściwie po prostu odróżniało od Niemców. Kiedy badałem konspiracyjny ruch ludowy w powiecie siedleckim, to natrafiłem na takie informacje, że na przykład kiedy Zajmuszczyzna potrzebowała dobrej broni, to część tej broni nie tylko z tego powiatu, ale innych przekazywano, bo chodziło o to, o broń, powiedzmy sobie, sprawną, dobrą amunicję. Ta amunicja była przechowywana z września. Ona nie zawsze, powiedzmy sobie, często właśnie zacinała się, więc na hasło Zamojszczyzna, powiedzmy sobie, ruch oporu w całym, nie tylko Lubelszczyźnie, ale w całym kraju reagował i ta broń tam szła. Ale wszystko po prostu zależało od tych, którzy ją organizowali. I tutaj decyzje podejmowane przez Franciszka Bartłomowicza, o czym będzie pani profesor mówić, zadecydowały o tym, że tworzy się 28 grudnia kompania kadrowa, którą będzie dowodził Jerzy Ramajer Wis, która podejmie walki, powiedzmy sobie, te pierwsze razem z ruskimi partyzantami. I ta obecność ruskich później jakoś tak była ukrywana, dlatego że komuniści, powiedzmy sobie, mówili tak, cholera, po prostu ludowcy, pierwsi z ruskimi, przecież to oni powinni pierwsi walczyć po prostu w tej drugiej wojnie światowej. A ten oddział partyzancki okazuje się, że był, bo to byli jeńcy po prostu. Oni zostali przechowani, wykurowani, odziani, uzbrojeni i oni się tam przyzwoicie zachowywali, bo bronili, powiedzmy sobie, tą ludność przed bandytami. Kiedy się dowiedzieli, że jest tutaj, tworzy się kompania batalionów polskich, to poszli i wzięli udział w tej walce. Przez miesiąc ten oddział był w dyspozycji, tylko że później się zrobiła awantura, o czym będzie pani profesor mówić, i już właściwie tych ruskich, powiedzmy sobie, nie brano, powiedzmy sobie, do tego, do walki, bo okazało się, że najpierw
Komenda Główna Armii Krajowej bardzo negatywnie ustosunkowała się do tego. Po przyjeździe z Warszawy, kiedy Franciszek Kamiński złożył sprawozdanie w Centralnym Kierownictwie, Józef Niedźko wybrał się do Komendanta Głównego Armii Krajowej Grota Rubeckiego z prośbą, panie komendancie, po prostu tam wyżynają naszą ludność. No, macie oddziały dywersyjne, mówi, uruchomcie je po prostu, niech oni zaczną, powiedzmy sobie, działać, walczyć z Niemcami. On mówi, panie prezesie, mówi, tutaj my mamy inne po prostu zadanie, powiedzmy, szykujemy się do powstania powszechnego. I mówi tak, nie wiem, co mówi, chłopi, poradzą sobie, powiedzmy sobie. I oczywiście współpracownicy generała Rubeckiego często właśnie w swoich tych wspomnieniach mówili, że do generała przychodzili różni politycy i naciskali go, żeby on rozpoczął działania zbrojne na Zamościnie, ale generał się nie ugiął po prostu. No w końcu jednak się ugiął, bo potem wydał rozkaz 72/42 i te oddziały dywersyjne jednak tą noc sylwestrową kilkanaście akcji po prostu wykonały. Ale tylko tyle, powiedzmy sobie. Ale ta sytuacja widma pod wojną i spowodowała, że Zawojczyzna zaczęła się po prostu zbroić, organizować i walczyć. I tutaj rozkazy wydane przez Bartłomowicza spowodowały mobilizację znacznych po prostu sił. Tutaj powiem Tomaszowski właściwie będzie odgrywał po prostu tą czołową rolę powiedzmy sobie w tej koncepcji powstania przeciwko Niemcami. Nie będę zabierał tego jakby powiedzmy sobie tematu pani profesor, bo będzie mówić o tym bardzo ciekawie i szczegółowo po prostu, ale koncepcja walk powiedzmy sobie początkowo wspierana, później powiedzmy sobie będzie duszona przez Armię Krajową pod jej naciskiem. Komenda Główna Batalionów Chłopskich też będzie się powiedzmy sobie się jakoś tam chwiała, powiedzmy sobie, i będzie się zastanawiać, ale okazało się, że ten charakter walki, powiedzmy sobie, i udział nie tylko partyzantów, ale całej po prostu ludności spowodował przewrócenie się całej koncepcji walki, całego ruchu oporu. Można powiedzieć, że walka batalionów chłopskich do powstania zamojskiego jest i po nim w ogóle tutaj. Masowo powstają oddziały specjalne, partyzanckie w ogóle. Ta walka się po prostu rozlewa na całą właściwie Polskę. Dlatego w tradycji ruchu ludowego powstanie zamojskie, walki na Zamojszczyźnie były w sposób szczególny upamiętniane. Od 1957 roku robiono tam spotkania. Pierwsze właściwie było w 1946 roku na grobie nieznanego żołnierza. Umieszczono w 1946 roku Dobrycę Wojda, 30.12.42 Zaboreczno, 1.2.1943. Te tablice razem z transformacją ustrojową i dekomunizacją grobu żołnierza, nieznanego żołnierza zniknęły, powiedzmy sobie, mówię, jak można chłopską krew, rozumiesz, dekomunizować. Zresztą i teraz walczymy z panią profesor, żeby te tablice jednak odnalazły się i wróciły. Ale proszę państwa, chciałbym wam jeszcze taką piękną ocenę chłopów dokonaną przez profesora Stanisława Grabskiego, który nie był członkiem ruchu ludowego, ale był sympatykiem, który napisał w ten sposób. To oni chcą silnej Polski, że się żadnych obcych potęg nie ulegną, że dadzą swoje życie i mienie w obronie ojczyzny, niczego w zamian dla siebie nie żądając, bo czując się spadkobiercami całej chwały Rzeczypospolitej. I to jest opinia profesora o tych, którzy walczyli na Zamojszczyźnie, oddali swoje mienie, życie,
2940 żołnierzy, członków SRL-u, kobiet zginęło. Upamiętniają je pomniki, tablice, o czym jeszcze będziemy właśnie mówić. Chwała partyzantom ziemi zamojskiej.